Całą Europę, z Hiszpanii do Polski. Każda uliczka ma w sobie coś. My już mamy, ale możemy się jeszcze cmoknąć, nie? No tak. Właśnie nam kamper uszkodził lusterko, kurna mać, no. Znaleźliśmy tanie paliwo, olej napędowy. Jest tak zimno. Paweł niezbyt zadowolony, ale zatankowałeś ile? Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. W dzisiejszym odcinku przejedziecie z nami całą Europę z Hiszpanii do Polski. Ale póki co jesteśmy w Hiszpanii, zatrzymaliśmy się w Gironie. Na tym oto pięknym serwisie jest wielki parking, mieliśmy zatankować wodę i jechać dalej. No ale cóż, okazało się, że Girona jest tak blisko, 20 minut na piechotę do centrum, także idziemy zobaczyć, co się dzieje w Gironie. Pewnie do tej pory opuścilibyśmy już Hiszpanię, ale ta piękna pogoda cały czas nas tutaj zatrzymuje. Wiele razy już chcieliśmy zobaczyć Gironę, ale zawsze nam było jakoś nie po drodze. No a dzisiaj jest po drodze, niebieskie niebo. Zobaczmy, co kryje to miasto. W tym mieście nawet pod mostem jest pięknie. Tutaj mała poprawka, bo my tak po polsku sobie wymawiamy tą nazwę, czyli Girona, tak jak się to pisze, a w języku katalońskim wymawia się to Girona albo Girona, a w języku hiszpańskim Castellano Cerona. Znowu trafiliśmy do dzielnicy żydowskiej. Jest to dzielnica El Kai, podobno najlepiej zachowana w Europie. Jest tu mnóstwo takich klimatycznych uliczek, jak ta Calle Sant Jorynak. Nie dziwi nas fakt, że dzielnica żydowska jest uznana w Gironie za najpiękniejszą dzielnicę i najbardziej fotogeniczną. Każda uliczka ma w sobie coś. Kolejna piękna uliczka. Calle de Manuel Cundaro. Nic, tylko robić zdjęcia na Instagram. Monia? Ja w ogóle mam taki syndrom Maroka, tak właśnie stwierdziliśmy, bo jak wchodziliśmy tutaj, to myślałam, że będziemy błądzić tak jak po tych marokańskich miastach i po Medynach. Nie będziemy mogli długo znaleźć tego, czego szukamy. A tutaj proszę, jesteśmy w Hiszpanii i zaraz wyznaczony punkt, widoczna jest gdzieś katedra, jakiś kościół. No te uliczki po prostu, tą starą dzielnicę żydowską znaleźliśmy w sekundę. Uliczki tak samo. Takie to jest dziwne uczucie, że tak wszystko jest łatwo znaleźć i pięknie pachnie jeszcze. Tak, no właśnie o to chciałem powiedzieć, że mi się akurat rzuca od razu w moje zmysły. Mi przypominają, że jestem w Hiszpanii, właśnie zapachy sklepów, perfumy używane przez ludzi, jest czysto, pachnie i estetycznie. Sklepy w ogóle tutaj perfumują, że tak powiem, bo takie sklepy odzieżowe, czy jakieś z butami, czy coś takiego, jak się wchodzi, to właśnie czuć taki zapach perfum. Dodatkowo to jedzenie hiszpańskie, no jest tak zupełnie inaczej. Tak. A tu są dawne riady. Tutaj te zaułki, te wejścia do domów są po prostu niesamowite, nie mogę się oprzeć. Nie wiem, czy to jest teren prywatny. No nic, wchodzę i oglądam. Tak
bardzo nas zauroczyła ta starówka, że zapomnieliśmy wam cokolwiek powiedzieć na temat historii tego miasta. Otóż miasto to założył słynny wódz rzymski Pompejusz w 79 roku przed naszą erą. No i z tego wynika, że to miasto ma ponad 2000 lat. Niesamowite. Ci Rzymianie w tej Hiszpanii to chyba byli wszędzie, tak mi się wydaje. Zobaczcie nade mną, jak pięknie kwitną kasztany. Maturzyści, uczyć się, bo matury już wkrótce. Monia, nie? No tak jest, kwitną kasztany, to matury się zbliżają chyba, nie? Ja już nie pamiętam moje. Po upadku Królestwa Rzymskiego miasto przejęli Wizygoci, później Arabowie, no ale nie utrzymali się tutaj tak długo jak w innych częściach Hiszpanii, bo podbił je Karol Wielki i przyłączył je do Imperium Karolińskiego w 785 roku. Z tego czasu też są właśnie mury karolińskie otaczające starą część miasta. Doszliśmy do najbardziej romantycznego zakątka. Podobno pod tym łukiem trzeba się pocałować, żeby mieć wieczne szczęście w miłości. O, wow, naprawdę? My już mamy, ale możemy się jeszcze cmoknąć, nie? No tak. Gracias. Że szczęście już zapewnione, chociaż jest tu też podobno pomnik z lwem, no i trzeba go pocałować w tyłek. Okay. Żeby mieć szczęście w miłości i pomyślność finansową. A to ty go całujesz. No zobaczymy. Jak go znajdziemy. Jak znajdziemy, to pomyślimy. Znaleźliśmy średniowieczną toaletę kompostową. Tu jest dziura, tam sobie spada i zamienia się w kompost. Wolubili, znowu dużo dupek się tu musiało przemielić na tym murze karolińskim. Wyślizgany. Wreszcie dotarliśmy do ikony architektury Girony, czyli katedry Santa Maria, która znajduje się za nami. Prowadzą do niej bardzo długie schody i to są bardzo wyjątkowe schody. Tak, nagrywano tutaj ujęcia do Gry o Tron. A, to ja już wiem, dlaczego ty tak chętnie chciałeś zwiedzać tą Gironę. Gdzieś w okolicy, w jakimś budynku możemy znaleźć również rekwizyty, które były używane do nakręcenia scen Gry o Tron. I między innymi znajduje się w tym budynku tron. Wow. Jakże piękny. Mam nadzieję, że go znajdę gdzieś. Gdzieś on jest tutaj w drodze do łaźni. Także może jeszcze się przy okazji wykąpiemy. Mam life. To jest jedyny tron, jaki znaleźliśmy w Gironie. Oprócz tego tronu na murze. No, niestety, nie udało nam się znaleźć tronu z Gry o Tron. Się wczoraj nawaziliśmy w tym pięknym mieście Girona. Po prostu wciągnęło nas bez reszty, no ale musimy kontynuować naszą podróż dalej. Wczoraj wieczorem zmieniliśmy nasze miejsce do spania, ponieważ tam na parkingu przy ulicy było dosyć głośno. No, dzisiaj z rana obudziła nas budowa tutaj za płotem, ale w sumie to i dobrze, bo byliśmy tak zmęczeni, że byśmy spali do południa. A tak, serwis, śniadanko i ruszamy. No ja się zastanawiam, ile ta podróż będzie nas kosztować, bo zatankowaliśmy już 3 razy, a nie opuściliśmy jeszcze Hiszpanii. No ale mamy teraz pełny bak i ambitny plan. Chcemy dojechać do Lyonu dzisiaj, ponad 600 kilometrów. Także mam nadzieję, że nam się to uda. Ceny paliwa w Hiszpanii to jest
Jakieś euro 50. Tak, euro 50 płaciliśmy. Za litr oleju napędowego. Uszkodził lusterko, kurna mać, no. Ja piernicze, no przecież to nie jest aż tak wąsko, no. Dojechałem przyklejony tutaj do samochodów, kurna, miał tył po prostu taki rozszerzony i mi przywalił i uciekł, no. No, a my nie mieliśmy jak zawrócić. Już się skończyło. Super, może jakoś zamontuję. No co, się nie stłukło, ale jest... To takie ważne lusterko. Kurczę, taki Saigon w Maroku i nic nam, nic, po prostu nawet żadnego draśnięcia, a tutaj no masakra. Naprawdę cię. Chwila prawdy. Chyba boję, że ona powypada. Siedzi. To nawet dobry pomysł, żeby użyć tą ścierkę, bo powchodziły tu szkła. Ja już się skaleczyłem. Na szczęście to było tylko lusterko. Obudowa nie popękała. Lakier nie zarysowany, także mogło być gorzej. Trzeba wyciągać pozytywy z tej całej sytuacji. A dziadek pojechał. Po prostu. Nawet się nie zatrzymał. Chyba nawet nie wiedział, że taka sytuacja miała miejsce. No tutaj jest wszystko ok, na szczęście. Teraz mnie Monia musi opatrzyć. Jestem ranny. Pierwsza pomoc. To tam? Już nic nie widać. Już się zagoiło. Oj, oj, oj. Nie jest to najlepszy widok, ale chyba lepszy taki niż żaden. Wreszcie przystanek, jak ja nie cierpię tak długo jeździć. Ujechaliśmy 560 km i wylądowaliśmy w okolicach miejscowości Wisi. Czyli powyżej Lyonu, tak jak zakładaliśmy. Tak, no udało się zrealizować cel. No, droga męcząca, aczkolwiek na 560 km mieliśmy około 300 km autostrad, także jak fajnie. Na drogi bezpłatne to było bardzo dobrze. Dokładnie. Teraz idziemy się wykąpać i idziemy spać. We Francji jeszcze nie tankowaliśmy paliwa, ale już widzieliśmy po drodze, że ceny są dużo wyższe niż w Hiszpanii, no bardzo dużo wyższe niż w Maroku. Jutro nas czeka tankowanie, bo już nam się zapaliła rezerwa. Także z rana będziemy szukali jakiejś stacji benzynowej, a dzisiaj idziemy odpoczywać.
Znaleźliśmy tanie paliwo, olej napędowy euro 65, no prawie 66. No i jak to we Francji bywa, trzeba najpierw zapłacić. Dopiero tankować. Tutaj wkładamy kartę. Gazol. Max 120 euro. Maksymalnie za 120 euro? No to nie wiem. Ale wejdzie więcej. Więcej nie wlejesz. Będziesz płacić jeszcze raz. Nie wiem. Ale się wyrobiliśmy. 117 euro za 70, prawie 1 litr. W sumie mieliśmy farta, bo jak jechaliśmy autostradą, to olej napędowy był nawet po euro 90. Także dobra cena. Nawigacja ustawiona pokazuje 1800 km, 19,5 godziny. Przypominam, że jedziemy trasami niepłatnymi. Chociaż może przez Polskę to już chyba autostradą przelecimy. Rozpocznij. Jak nam się dłuży ta podróż, słuchajcie, normalnie masakra jakaś. Jeszcze nam zostało 103 km i gdyby nie fakt, że czeka tam na nas nasz widz Marek, to bym już gdzieś tutaj spał. Naprawdę, 500 km mam taki problem ostatnio przejechać, że sam jestem w szoku. No i za rzeką jesteśmy w Niemczech, ale trzeba. Oj, Francja! Oj, Francja! Juhu! I darmowe autostrady, jak cudownie! Przyszedł czas pożegnania. Spędziliśmy super czas z Markiem i z Grażynką. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za to, że przypomnieliście nam, jak wygląda ta prawdziwa polska gościnność. I przebiliście Maroko w 100%. W 100%. Dzięki, że pokazaliście nam Augen i okolice, swoje ulubione miejsca. Jest to naprawdę cudowne miejsce. Ja jestem bardzo mile zaskoczony w ogóle miastami, górami, lasami. No jest tu po prostu przecudownie. Dzięki Wam odkryliśmy cudowne miejsce. Naładowaliście nas energią na dalszą drogę, bo po prostu Marek ma tyle energii, że udziela się każdemu. Nawet zażartowaliśmy wczoraj, że jakby Marka podłączył do naszej baterii LiFePO 4, to by ją naładował w kilka minut. Tak, także naładowane są nasze baterie. Lecimy dalej, musimy jeszcze zatankować. No i zostało nam 1300 ponad kilometrów do Mińska Mazowieckiego, także lecimy dalej. Pierwsze tankowanie w Niemczech. Mam cały czas pół zbiornika, ale Marek mi doradził tutaj w jego miejscowości fajną stację benzynową. Litr diesla kosztuje euro 47,8. Także dobra cena. Udało nam się przejechać ponad 640 km. Już nic nie nagrywaliśmy, bo dojechaliśmy tutaj na tą miejscówkę wieczorem. Było ciężko, strasznie mi się dłużą te autostrady, takie po prostu monotonne, ale jakoś daliśmy radę. Dzisiaj pobudka wczesnym rankiem, kawka, no i lecimy. Mamy zamiar dojechać już na miejsce. Od miejscowości, gdzie byliśmy u Marka i Grażynki, przejechaliśmy przez Norymbergę, Drezno i teraz jedziemy w stronę przejścia granicznego w Zgorzelcu, a potem już prosto do naszego miasta. Najgorzej mi martwi to, że jest tak zimno. Ja nienawidzę zimna. Ja musiałam przeprosić mój sweterek z alpaki i czapeczkę. No, ja też. Znaczy sweterka z alpaki nie, mam sweterek z kozą. Ale czapeczkę. No co mi zrobiłaś? No zobacz, jak ja przed milionami naszych widzów wyglądam. No potarmosiłaś mi całą czapkę. Ale wiesz, że w tej czapce źle wyglądasz. W każdej czapce źle wyglądam, wybaczcie. A propos miejscówki, tak ona wygląda. Tam mamy z tyłu Lidla, duży parking. Tu jest okej. Sklep. Tak, dokładnie. No ale noc była spokojna. Noc była cicha, spokojna. Martwiliśmy się troszeczkę, bo tutaj młodzież podjechała samochodem, troszeczkę się głośno zachowywała, ale
Ale pojechali. Wieczorem, ale później się uspokoiło. A. Dobra, Monika, jedziemy. 600 ponad kilometrów do naszego miasta. Także. Jadę w kurce, żeby się zagrzać trochę. Mam nadzieję, że na tym paliwie, które zatankowałem Marka i Grażyny w mieście, już dojadę do Polski. Bo słyszałem, że w Polsce jest najtaniej. Nie wiem, mam nadzieję, że się nie rozczaruję. Dobra, jedziemy. Niestety musieliśmy zatankować w Niemczech przy autostradzie euro 95 za litr paliwa. Paweł niezbyt zadowolony, ale zatankowałeś ile? Parę litrów? 10. 10 litrów, już blisko do granicy. Mam nadzieję, że w Polsce będzie taniej. Zbliżamy się do granicy. Polska! Polska! Tyle kilometrów jesteśmy. Yes! Gorzele. Pogoda nie jest zbyt optymistyczna. Pochmurno, słońca brak. Temperatura? Za oknem tylko 10 stopni. Szok kulturowy w Polsce. Paliwo droższe niż w Niemczech. 7,70. Leje tylko dychę. Będę jechał pół dnia do domu. Czekaj, który to jest? Diesel. 7 zł 32 grosze za litr. Nie no, 15 litrów muszę zaleć. Znaleźliśmy bardzo tanie paliwo, 6,54 za litr na trasie do Wrocławia. Nigdy nie tankowałem na tej stacji, jakaś grupa pieprzyk. Dajcie znać, co to za paliwo. No ale dużo ludzi tutaj tankuje i Niemców też dużo. No jest napisane, że zysk, nie? Tanio, szybko i zysk. A i moc jeszcze. A nie, moc, jakość i zysk. Okej. Jest moc. Bardzo mile zaskoczony nową autostradą S2 z Warszawy do Mińska. Znaczy w ogóle, no już w sumie ona jest chyba tam, nie wiem, Zastrykowa. Gdzieś tam wjeżdżałem na nią. No ale cudownie. W życiu byśmy nie przejechali przez Polskę tyle kilometrów wcześniej. Zrobiliśmy ponad 700 kilometrów, no i zostało nam 20 minut do celu. Także naprawdę przepięknie się jedzie przez Polskę teraz. Ze Zgorzelca do Mińska. Perfekt. Dojechaliśmy. Wszystko szczęśliwie, bez żadnych przygód. Jesteśmy na miejscu. Jak się cieszę, zaraz zrobimy podsumowanie, ile wydaliśmy na paliwo. Ile zrobiliśmy kilometrów? Zmęczony już jestem. Jesteśmy. Chwilę to potrwało, bo musieliśmy trochę odpocząć po tej wycieńczającej podróży, przywitać się z rodzinką. No Paweł zdążył już zaliczyć fryzjera. No i podliczyć to wszystko. Wygląda to tak. Przejechaliśmy z Algeciras do Mińska Mazowieckiego 3849 km, a paliwo kosztowało nas 2812 zł. Tak, no, mogłoby być taniej, no ale cóż, no, ceny paliw są jakie są. Mogłoby, gdyby paliwo było tańsze. Dokładnie, trzeba to zaakceptować. No. Niestety, jest jak jest, podróż dosyć droga i intensywna, ale było warto.
Oczywiście. Dziękujemy bardzo, że wytrzymaliście z nami te 3849 km. A my się już z wami będziemy żegnać. Zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę. No i widzimy się za tydzień. A za tydzień będzie relacja z targów, na których byliśmy na Służewcu w Warszawie. Także zapraszamy. Trzymajcie się cieplutko. Hej. Hejka.